co masz za telefon? No, najnowszy Huawei to jest. No, wiem, że najnowszy Huawei, ale widzę, że masz tu YouTube'a. No, mam YouTube'a. No, ale jak to możliwe? No to słuchaj, musisz obejrzeć dzisiejszy odcinek, bo właśnie w dzisiejszym odcinku opowiem, jak to możliwe, że na Huawei można mieć YouTube'a. Oglądajcie. To jest najnowszy flagowiec Huawei Mate 50 Pro, który oferuje zaawansowany ekran i bardziej odporne wykończenie niż kiedykolwiek. Jednak tym, co wzbudza największe kontrowersje, są autorskie usługi mobilne Huawei, pod kontrolą których działa ten smartfon. Jak się jednak okazuje, istnieją rozwiązania, które pozwolą Wam uzyskać dostęp również do aplikacji takich jak YouTube czy dysk, które będziecie mogli zainstalować wprost ze sklepu Play. Jak to możliwe? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa, aby się przekonać. Musicie wiedzieć, że ten film powstał przy współpracy z firmą Huawei, która dostarczyła nam do testów najnowszy smartfon Mate 50 Pro. Ten telefon to kolejne wcielenie legendarnej serii, która kładzie nacisk na innowacyjne rozwiązania i intrygujące wzornictwo. Smartfon wyposażono w duży ekran OLED 6,74 cala z odświeżaniem 120 Hz, a także zestaw trzech aparatów, w tym główny z optyczną stabilizacją i, co najważniejsze, ze zmienną przysłoną w 10-stopniowym zakresie. Całość napędza procesor Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej w wersji 4G. Jednak do tego, co ten telefon oferuje pod względem specyfikacji i co jest takiego w nim przełomowego, wrócę za chwilę, bo najpierw chcę Wam opowiedzieć o oprogramowaniu, gdyż to jest na pewno ważne zagadnienie. Jak pamiętacie, już kilkukrotnie opowiadaliśmy Wam o tym, jak korzysta się ze smartfona bez usług Google. Jednak to wszystko jest bardzo dynamiczne, w związku z czym premiera nowego Mate'a to idealny moment, żeby ten temat zaktualizować. Mate 50 Pro działa w oparciu o system Android z nakładką MIUI 13 oraz usługi mobilne Huawei, czyli tak zwany HMS. Producent cały czas rozbudowuje bibliotekę aplikacji, jakie można znaleźć bezpośrednio w ich autorskim sklepie App Gallery. Znajdziecie tam większość popularnych w Polsce apek, takich jak Allegro, Skycash, Jak Dojadę, czy też aplikacje bankowe. W ostatnim czasie dla ułatwienia użytkowników powstała nawet specjalna strona Apps on HMS, link znajdziecie w opisie, gdzie umieszczono najważniejsze informacje i poradniki, jak używać najróżniejszych funkcji i odnaleźć się na urządzeniach Huawei'a. Nie da się jednak ukryć, że w App Gallery brakuje aplikacji od Google, ale i na to jest rozwiązanie. Mowa o G-Space. Jest to specjalna aplikacja, która pozwala na instalację apek wykorzystujących usługi Google. Po pobraniu G-Space z App Gallery będziecie mogli uzyskać dostęp do sklepu Play i dostępnych w nim aplikacji, takich jak YouTube, czy YouTube Music, Dysk, Gmail, Meet, czy Docs. Z tych wszystkich aplikacji możecie korzystać bez przeszkód również na urządzeniu Huawei'a, właśnie dzięki rozwiązaniu G-Space. Wszystko dzieje się wewnątrz tej aplikacji G-Space, tam też logujecie się do konta Google i tam też korzystacie z tych aplikacji. W związku z czym nie jest to oczywiście rozwiązanie idealne, ale jak najbardziej pozwalające na skorzystanie z praktycznie wszystkich opcji, no może oprócz interakcji pomiędzy tymi apkami. Jeśli zaś chodzi o płatności mobilne, to działają one natywnie na smartfonach Huawei'a, dlatego do tego akurat G-Space polecam nie używać. W zamian możecie wykorzystać aplikację waszego banku lub aplikację Curve, która pozwala podpiąć kartę płatniczą z praktycznie dowolnego banku. Uruchamiać aplikacje działające poprzez G-Space możecie bezpośrednio z panelu w tej aplikacji lub tworząc specjalne skróty na ekranie głównym. Wtedy działa to w zasadzie tak, jakby były one normalnie zainstalowane. Niekiedy w G-Space mogą wyświetlić się reklamy, ale można się ich całkowicie pozbyć, wykupując odpowiednią licencję wewnątrz tej aplikacji. Reasumując, rozwiązanie G-Space nie jest oczywiście czymś idealnym, ale w połączeniu z HMS i App Gallery można powiedzieć, że większość użytkowników, korzystając na przykład z Huawei Mate 50 Pro, będzie w pełni zadowolonych. Sam znam przynajmniej kilka osób, które na co dzień korzystają właśnie ze smartfona od Huawei. No dobra, ale dlaczego warto się tym konkretnym urządzeniem zainteresować? Ano dlatego, że oferuje on zaawansowane podzespoły i przydatne funkcje. Huawei zawsze słynęło z robiącej niesamowite wrażenie jakości zdjęć i filmów i nie inaczej ma być
w tym przypadku. Dość wspomnieć choćby o potężnym zestawie trzech aparatów. Do dyspozycji macie aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 megapikseli i polu widzenia 120 stopni, a także aparat 64 megapiksele z obiektywem tele oferującym 3,5-krotne przybliżenie optyczne i aż 200-krotny zoom cyfrowy. Największą nowością jest jednak system X-Mage, który został połączony z głównym 50-megapikselowym aparatem, który umieszczony jest na pleckach. Jest to nic innego jak zmienna przysłona umieszczona nad optyką. Umożliwia to zmianę przysłony w zakresie od f1.4 do f4.0. Stopni jest dokładnie 10, ale co właściwie dzięki temu zyskujemy? Dostosowanie aparatu do aktualnie panujących warunków oświetleniowych. Jeśli jest zbyt jasno, aparat ustawi wyższą przysłonę, a z kolei w ciemności najniższą, żeby jak najwięcej światła padało na matrycę. Ale to nie wszystko, bo zmienna przysłona oznacza także lepszą plastykę obrazu i jeszcze więcej możliwości fotograficznych dla tych najbardziej zaawansowanych użytkowników i entuzjastów fotografii. Ale oczywiście ci amatorzy również na tym skorzystają. System X-Mage to także kilka różnych trybów fotografowania. Normalny, który zapewnia wierne oddanie kolorów i tekstur, jaskrawy, wyraźnie podkreślający kontrast pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami zdjęcia, oraz łagodny, czyli coś pomiędzy dwoma wymienionymi powyżej trybami. Warto jeszcze dodać, że nad głównym sensorem znajduje się filtr kolorów o enigmatycznej nazwie RYYB, który w przeciwieństwie do standardowego filtru umieszczanego w smartfonach, a zatem RGGB, pozwala matrycy przechwycić więcej światła. Jest po prostu bardziej przepuszczalny i to jest ta najważniejsza informacja, którą trzeba z tego wynieść. Co więcej, wszystkie aparaty w tym smartfonie współpracują z technologią XD Fusion Pro, zaprezentowaną przy okazji poprzedniej generacji. Silnik obrazu XD Fusion Pro odpowiada za perfekcyjny dobór jasności, szczegółów światła, cieni oraz temperatury barwowej zdjęcia. A z kolei nad sensorami znalazła się optyka XD Optics. Ta ma szczególne znaczenie w przypadku wykonywania zdjęć nocnych aparatem głównym, a także fotek, które wykonujecie za pomocą teleobiektywu. Jak twierdzi Huawei, XD Optics ogranicza aberracje i rejestruje zdjęcia uderzające wyrazistością i ostrością. W skrócie, nie powinno być tutaj różnych zakłóceń na zdjęciach, na przykład dokuczających flar. I tak jak zdjęcia nocne robią, jak zwykle w Huawei'ach, ogromne wrażenie, tak firma postawiła także na ujęcia makro. Mate 50 Pro pozwala robić nie tylko zdjęcia w trybie makro, ale i nagrywać makro wideo. Niemniej ciekawe są jednak przednie aparaty. Tak, aparaty, bo na pokładzie są dwa. Pierwszy z nich służy oczywiście do wykonywania zdjęć selfie. Ma 13 megapikseli i pole widzenia do 100 stopni. Do 100 stopni, ponieważ aplikacja aparatu pozwala na wybranie aż trzech różnych kątów podczas robienia fotek, co się oczywiście chwali. Drugie oczko to z kolei sensor głębi TOF 3D, który jest wykorzystywany m.in. do bezpiecznego odblokowania telefonu za pomocą skanu twarzy. Do namiętnego fotografowania potrzebna jest także wydajna bateria. I nie inaczej jest w tym przypadku, bo tutaj zastosowano ogniwo o pojemności 4700 mAh, które wystarczy na pełen dzień intensywnego użytkowania. Co jednak najważniejsze, w zestawie z telefonem otrzymacie szybką ładowarkę 66 W, którą naładujecie smartfon do pełna w mniej niż godzinę. Mate 50 Pro wspiera także szybkie ładowanie indukcyjne 50 W. Smartfon można nabyć w trzech wariantach kolorystycznych i w dwóch różnych wykończeniach. Klasycznym, gdzie szkło znajduje się na froncie i na pleckach, w kolorze obudowy czarnym lub srebrnym. Dostępne są te wersje w wariancie pamięciowym 8 256 GB. Obudowa ma certyfikat IP68, czyli jest pyło i wodoszczelna na 1,5 metra głębokości przez 30 minut. Niemniej to drugie wykończenie może być dla niektórych osób jeszcze ciekawsze, bo jest ono, no, krótko mówiąc, wyszukane. Mowa bowiem o wersji pomarańczowej, która ma plecki wykonane ze skóry wegańskiej. Ale to nie jedyna unikalna cecha tej specjalnej edycji, bowiem jest ona znacznie bardziej wytrzymała. Na froncie znajduje się szkło Kunlun, nowej generacji, odporne na upadki bardziej niż kiedykolwiek, nawet 10-krotnie. Telefon w tej wersji ma również certyfikat IP68, ale tym razem można go zanurzyć aż na głębokość 6 metrów na 30 minut. Cena Huawei Mate 50 Pro w klasycznym wykończeniu wynosi 5999 zł, natomiast w wersji ze skórą wegańską 6499 zł. Sprzedaż regularna rusza 31 października, natomiast od
od 28 września do 30 października 2022 roku smartfon dostępny będzie w specjalnej ofercie przedsprzedażowej, w ramach której pierwsi nabywcy będą mogli odebrać słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 oraz otrzymają przedłużenie gwarancji o kolejny rok. Z kolei na wszystkich nabywców Huawei Mate 50 Pro również po okresie przedsprzedaży czeka także prezent w postaci pakietu 50-gigabajtowego w chmurze Huawei na okres 3 miesięcy. Linki do cen nowego Huawei Mate 50 Pro znajdziecie w opisie pod tym filmem. A co Wy sądzicie o najnowszym Huawei Mate 50 Pro? Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. No i dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy przetestowali go tak dogłębnie, sprawdzili aparat, na przykład porównali także z innymi telefonami. Czekam na Wasze komentarze. No i oczywiście, jeżeli ten film Wam się podobał i uważacie go za przydatny, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej ciekawych materiałów, no i wpadajcie także na naszą stronę technostrefa.com. Mówił do Was Szaka, do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się, pa pa!